Jesteśmy na 5. jubileuszowej giełdzie rzepaczano-zbożowej w Licheniu Starym, a z nami jest jeden z naszych gości, prelegentów, uczestników debaty, pan Arkadiusz Barylski, dyrektor zarządzający BZK Grup Spółka ZOO. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Panie dyrektorze, to jest taki czas na giełdzie, kiedy podsumujemy zawsze ten sezon, który się kończy, czyli w tym przypadku rok 2022-2023. Chciałem ocenić z perspektywy, jakby pan ocenił z perspektywy waszej spółki, zajmujecie się głównie kukurydzą, rzepakiem, pszenicą. Jak w tym obszarze oceniacie ten dosyć trudny i można powiedzieć roller coasterowy rok? Tak, ten 2002-2003 sezon był bardzo rozchwiany, jeśli chodzi o oceny, które mogliśmy obserwować od tych początkowych, z początkowego okresu sezonu. Po drugim względem również bardzo rekordowy, jeśli chodzi o zbiory. Tak naprawdę mieliśmy około 35 milionów zbiorów w tym sezonie. Dodatkowo import, który towarzyszył nam przez większość tego sezonu, czy tranzyt, który towarzyszył przez Polskę, to również powodowało to, że ten towar systematycznie wpływał zarówno do portów, jak i do przetwórców. Jednak mimo bardzo wysokich cen w początkowej fazie sezonu ta dostępność do surowca była ograniczona przez to, że jednak oczekiwanie na wzrost cen był cały czas dominujący u producentów tak naprawdę. Czyli pierwsza część sezonu trudna z uwagi na oczywiście wysokie poziomy cenowe, które w jakiś sposób przekładały się oczywiście na ceny produktów siłą rzeczy przez sytuację światową tak naprawdę, którą mieliśmy na rynku. Z drugiej strony utrudnioną właśnie podażą, która była ograniczana przez te wysokie ceny i cały czas rosnący apetyt na coraz wyższy. Tak naprawdę druga część sezonu wydaje się, że w dużym stopniu skonsumuje też te nadwyżki, które zostały nagromadzone przez pierwszą część sezonu poprzez zwiększony eksport. To też jest odczuwalne i widoczne tak naprawdę w ostatnich tygodniach, gdzie jednak ta podaż zbóż zwłaszcza jest zwiększona. Widać większe zainteresowanie sprzedażą, mimo że ceny na rynku jednak są dużo, dużo niższe niż w pierwszej części sezonu. Także ja myślę, że skończymy pewnie sezon z nieco większymi zapasami niż rok wcześniej. Zbiór zapowiada się dobry, zobaczymy jak najbliższe tygodnie, czy pogoda będzie na tyle korzystnie wpływała na ten plon, żeby można było powtórzyć ten rekordowy zbiór 2022. To jeszcze dopytam o kwestię tego skupu. Czy też się zdarzyliście z tym, co rolnicy deklarowali, z tym, co mieliśmy też jakby w przestrzeni medialnej, że na pewnym etapie tego sezonu nie było tej chęci do sprzedaży i trzeba było ten surowiec trochę powalczyć, a teraz z kolei od momentu ogłoszenia dopłat jednak to zainteresowanie sprzedażą i podaż ziarna rynku jest większa, także to odczuwacie jako spółka? Tak, odczuwamy jednak te dopłaty, które są w pszenicy, czy które są obiecane. Są dość istotnym tutaj współczynnikiem przychodów, jeśli chodzi o przychód przy sprzedaży głównie pszenicy. Tak naprawdę jest to motywator duży. Z drugiej strony pewnie ograniczony też możliwościami składanych wniosków przez agencję tak naprawdę, bo trzeba pamiętać też o tym, że duża część producentów dzierżawi grunty, a w dużym stopniu pewnie może być w ten sposób pozbawiona możliwości składania takich wniosków, żeby całą swoją produkcję rzeczywiście wyprodukowaną móc odebrać te obiecane środki. Ale faktycznie w ostatnich tygodniach ta podaż, zwłaszcza pszenicy, jest zwiększona. Może mniej zauważalna w przypadku pozostałych surowców, takich jak kukurydza, gdzie ten współczynnik dopłat jest mniejszy, niższy w stosunku do tej ceny podstawowej. Myślę, że ci, którzy będą chcieli skorzystać z tych dopłat, tak naprawdę do końca czerwca mają jeszcze czas, żeby wykorzystać te ostatnie 2-3 tygodnie. To nie mogę też nie zapytać o perspektywy cenowe, bo mamy taką sytuację w ostatnich miesiącach, że Matif, który na ogół wyznaczał tą cenę w kraju, jest trochę powyżej ceny krajowej. To się oczywiście zmienia, ale ta cena w kraju generalnie przez sytuację rynkową jest trochę niższa. Czy spodziewa się pan, że to w okresie żniw, po żniwach wróci do tej normy, relacja Matif cena w kraju, czy jednak będziemy mieli cały czas do czynienia z tą zbieżnością? Ja myślę, że będziemy mieli cały czas zauważalną korelację między Matifem a tym, co będzie się działo w cenach rynkowych u przetwórców czy u firm handlowych tak naprawdę, bo przy takiej nadwyżce, jaką mamy dzisiaj tak naprawdę zarówno dla pszenicy, jak i kukurydzy, jednak ten eksport będzie tutaj dyktował poziomy cenowe i świat tak naprawdę możliwości sprzedażowe polskiego surowca. Także kraj będzie się dopasowywał. Nie musi dziś w tym roku, przynajmniej nie zapowiada się, żeby musiał konkurować wyraźnie z eksporterami, a takie lata bywały, że tak naprawdę, czy pierwsza nawet część sezonu 22-23 to był taki właśnie okres, gdzie przetwórcy musieli rywalizować i konkurować istotnie z cenami eksporterów, żeby zatowarować po prostu i pokryć swoje potrzeby przerobowe. Myślę, że w najbliższych miesiącach raczej chyba nie będziemy mieli z sytuacją z początku poprzedniego sezonu zbliżoną do poprzedniej sytuacji z poprzedniego sezonu.
Wszyscy wiemy, jak wyglądała sytuacja z kukurydzą w nowym sezonie, czyli najpierw wysoki start cenowy w Polsce na żniwach, potem ta cena systematycznie spadała, później duża podaż kukurydzy z Ukrainy. Czy Pana zdaniem ten scenariusz w tym sezonie się może powtórzyć, że zaczniemy od wyższych cen, a potem będzie jednak, bo mówi się o tym, że ta, musimy się przyzwyczaić do tego, że ziarno z Ukrainy u nas zagości na dłużej, no i też się trzeba spodziewać, że ta kukurydza w okresie tym jesiennym i częściowo zimowym też do Polski z Ukrainy zapewne będzie wjeżdżać. Tak, ten 2022 rok był rekordowym zbiorem, jeśli chodzi o powierzchnię zasiewów i zbiór w Polsce. Tak naprawdę w ciągu ostatnich 2-3 lat ten zbiór powierzchni zasiewów kukurydzy przeznaczonej na ziarno wzrósł blisko 100-krotnie, blisko jednokrotnie tak naprawdę. I myślę, że będziemy siedzieć przed zbiorami 2023 na tak dużym zapasie, że tutaj takiej presji wydaje się, że nie będzie na tym początkowym etapie zakupów i być może przez cały sezon tak naprawdę. I tutaj również ceny dla kukurydzy mokrej czy kukurydzy suchej podczas dni będą dyktowane przez możliwości sprzedaży polskiej kukurydzy w świat tak naprawdę i ceny eksportowe. Te ceny, możliwości sprzedażowe w porcie, tak naprawdę pomniejszone koszty transportu, koszty suszenia w przeliczeniu na ubytek masy tak naprawdę będą wyznaczały jakieś poziomy cenowe kukurydzy mokrej, którą można będzie w czwartym kwartale tego roku realizować. A jak Pan ocenia kontraktację rzepaku, bo w zeszłym roku było tak, już po tych zdarzeniach rynkowych, że rolnicy wstrzymywali się trochę z kontraktacją, czekając jak te ceny się wykształtują, czy teraz jest tak, że jednak rolnicy decydują się zawierać kontrakty, czy jeszcze czekają do żniw, do tego co się wydarzy z zbiorami, z pogodą? Raczej czekają, także nie ma tutaj jakiegoś wielkiego zainteresowania kontraktacją rzepaku z tego rocznego zbioru. Też ta sytuacja, którą mamy w kraju, z drugiej strony też nie motywuje na tyle przetwórców, żeby z taką kontraktacją i agresywnymi zakupami wychodzić na nowy sezon. Wszystko wskazuje na to, że tak jak w pszenicy i w kukurydzy, ten zapas początkowy w Polsce będzie dość duży, oceniany między 600 a 1 000 000, tak naprawdę różne raporty, różne liczby podają. Niewykluczone, że bardziej jesteśmy faktycznie zbliżeni do 1 000 000 niż do tych 600 czy 700 tysięcy ton, a to powoduje tak naprawdę w miarę spokojny moment na te początkowe tygodnie zbioru, żeby móc jako przetwórcy wejść w skup rzepaku z nowych zbiorów. Dużo się mówi o szacunkach, ile jeszcze tego zboża krajowego może być w magazynach przed żniwami, ile zostanie, ile nie uda się wywieźć. A czy macie takie swoje szacunki, prognozy, ile rzepaku może być jeszcze w magazynach przed żniwami, zanim wystartują nowe zbiory? No rzepaku... O krajowych. O rzepaku. Jeśli chodzi o rzepak, no to tak jak wspomniałem wcześniej, no to jest przedział pewnie zbliżony do 1 000 000, jeśli chodzi o zapas, który jeszcze jest w magazynach i polskich producentów, i firm handlowych. Ale też zakładamy taką wersję, że część tego rzepaku jest towarem dzisiaj niesprzedawalnym, bo on przez dużą większość czy dużą część firm handlowych został zakupiony w bardzo wysokich poziomach cenowych w żniwa 2022, gdzie te ceny były powyżej 3000 zł i dzisiaj chcąc sprzedawać go w cenach rynkowych, no to on powodowałby bardzo duże straty. Także myślę, że ten zapas będzie w jakiś sposób rolowany na kolejne miesiące, czy być może kolejne sezony, albo rotowany, wymieniany tym kolejnym zbiorem. I jest ten rzepak, ale tak naprawdę on w części może być dzisiaj nie do skonsumowania. Dzisiaj też na giełdzie padły informacje, takie prognozy, że prawdopodobnie poziom zbiorów rzepaków w tym roku będzie podobny, na podobnym poziomie, czyli w granicach 3,7 czy 8 miliona ton. Czy taki zapas 1 000 000 ton to jest taki zapas, który nie będzie stanowił problemu, czy jednak ta presja na cenę na rynku będzie? No to jest bezpieczna produkcja i bezpieczny zapas dla przetwórcy. W perspektywie producentów może mniej komfortowa sytuacja. Trzeba pamiętać też, że patrząc na dzisiejsze możliwości, wszystko wskazuje na to, że przynajmniej w tych pierwszych tygodniach zbiorów niedostępny dla polskiego rynku będzie towar czy surowiec ukraiński tak naprawdę. On będzie trafiał bezpośrednio do Europy, oczywiście tak jak trafiał w poprzednim sezonie, gdzie wpłynęło około blisko 3 milionów ton rzepaku do krajów Unii Europejskiej i on najprawdopodobniej w dużej mierze też trafi do innych odbiorców, przez co to zainteresowanie polskim potencjalnie rzepakiem będzie mniejsze po stronie krajów ościennych, które normalnie kupowałyby ten rzepak z Polski. Także jest to bezpieczny bilans dla przetwórcy. Myślę, że nie jest aż tak bardzo obciążający dla producentów, żeby mogli się obawiać tak naprawdę jakiegoś kolejnego spadku cen. Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę, żeby ten nowy sezon był o ile spokojniejszy i normalny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za rozmowę.